Jak widzicie, kurce się nawet podoba. No, wstajemy. I kolejna kurka zaznaczona. Popatrzcie, jaka szczęśliwa. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, z tej strony Achrelek. W dzisiejszym filmiku będą kury, ponieważ dawno nas tutaj znowu nie było. Dzisiejszy filmik poświęcimy właśnie kurom, ponieważ troszkę Wam poopowiadam, co tutaj będzie się działo nowego, co chciałbym, żeby się działo nowego, ponieważ są tutaj plany, zobaczymy, co się da zrealizować, oraz poznaczymy młode kury, ponieważ jeszcze nie są poznaczone. Tak więc zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco i zaczynamy. Ku tym naszym pierzastym tutaj kolegom, koleżankom, znajomym, witam, dzień dobry Państwa. Dawno nas tutaj nie było, jak możecie zauważyć, nie? Dawno żeście tej kamery nie widzieli. Tam jest cała reszta tej hołoty. Tego po prostu, one tutaj obrosły w piórka, one mają takie mniemanie o sobie, co nie? Kury? Ale powiem Wam, to się ukróci, to się skończy, za niedługo czeka Was redukcja, tak więc ja bym się tak nie cieszył. No dobra, a teraz tak na poważnie, w dzisiejszym filmiku, jak możecie zauważyć, znowu przywitaliśmy tutaj, zawitaliśmy tu kur, ponieważ stwierdziłem, że bardzo dawno już tutaj nie było żadnego filmiku z tej, tutaj można powiedzieć, z tego wybiegu, z kur po prostu bardzo dawno już nic nie było, tak więc nagramy coś. A powiem Wam szczerze, szykuje się bardzo ciekawy projekt, można powiedzieć projekt, o czym za chwilkę Wam powiem. Ponieważ jest bardzo, bardzo możliwe, że to okno koniec końców nie będzie oknem i będzie tutaj wykorzystane, ale to za chwilkę. W dzisiejszym filmiku przede wszystkim chciałbym, będziemy znaczyć kury. Ponieważ, jak wiecie, co roku kupujemy nowe kury, żeby po prostu wymieniać nioski, ponieważ kury nioski, tak, zależy jaka rasa dokładnie, ale jeżeli mamy właśnie tutaj rosę jedynkę, to tak średnio 3-4 lata i niestety kury są do wymiany, ponieważ, no jakby to powiedzieć, nieśność jest później po prostu już niska. Już po prostu kury się zaczynają wynosić. Wynosić się, walizki biorą i sobie idą. Po prostu jak się wyniesą, to już później niestety jajek brak. Kura jest na utrzymaniu i robi nam się, można powiedzieć, taki dom starców dla kur. Tak więc jeżeli robimy po prostu, tutaj mamy, mamy właśnie tutaj kurnik na jajka, to wtedy wymieniamy. Jak możecie zauważyć, tutaj jest kurak, który już czeka na wymianę, ponieważ po jej upierzeniu można zauważyć, że już troszkę swoje przeszła. Cały czas tutaj mnie coś próbuje zagłuszyć, między innymi koguty, kombajn jeszcze w tle, ponieważ jeszcze coś tam się dosieka. Ale wracamy do tematu. Będziemy znaczyć kury, żeby po prostu tegoroczne, które były jako jednodniówki w tym roku kupione, zaznaczyć, żeby po prostu wiedzieć, z którego są roku, żeby je odróżnić. Ponieważ no, jak będziemy później wybijać, to czasami po prostu stara kura, a trafi się tak ładnie upierzona, taka masywna, że po prostu nie wiadomo, czy to jest młoda, czy to jest stara. Zostawimy ją, a okaże się, że to jest po prostu, że to jest jedna z tych starszych kur, które już się niestety nie niosą. Były w mojej hodowli dość długo stosowane takie opaski zaciskowe, znaczy nie trytytki, to takie opaski szerokie, typowo znaczniki dla kur, ale z czego ja Wam powiem, były one stosowane dwa razy na dwóch rocznikach kur, można powiedzieć, raz zielone, raz czerwone, 40 kur takich, 40 takich, i ja się teraz rozglądam, wcześniej nie zwracałem na to uwagi, tutaj chyba ani jednej kury nie widać właśnie z tym znacznikiem. Znaczy kury są, ale widzę, że wszystko jest potracone po prostu. Tak więc no zabawnie, bardzo zabawnie. I chyba nawet nie będę Wam miał do pokazania, ale to później Wam chyba coś tam znajdę gdzieś na zapleczu, można powiedzieć. Ponieważ no, nie widzę. Nie widzę. Ponieważ, no jak by to powiedzieć, nie widzę żadnej tutaj, żadnego tego znacznika. Są tutaj tak, młode kury z tego roku, czyli na przykład ta,
ta, która tam idzie, ta tu jest taka bardzo ładna, możecie to zauważyć, te piórka są takie ciemne, jednolite, brak wyszkubanych właśnie piórek, te dwie, ta też jeszcze grzebień jest dosyć malutki, tak więc to są kury, ta też, to jest z tego roku, ponieważ jeszcze ma mały grzebyczek, tak więc będziemy je znaczyć i tu się zajmiemy właśnie tymi trytytkami. Czyli opaski zaciskowe typowo do kabli. I powiem wam tak, ktoś mi kiedyś je polecił i powiem szczerze, jak na razie spisują się najlepiej, ponieważ wszystkie kury zeszłoroczne są poznaczone. Na przykład tutaj jest kura, koguty nie są poznaczone, o, ta kurka, także na łapce po prostu ma tą czarną trytytkę i dzięki temu wiem, że jest to kura zeszłoroczna. Tak samo tamta kura, tak samo ta kurka, o, teraz wam tutaj pokażemy, chodź tu, dawaj łapę, no i zrobiła tak zwaną pitakę, ale to właśnie ta kura. No więc tak, teraz już na poważnie, znajdujemy się kolejny raz przy kurach, dawno nas tutaj nie było, tak więc stwierdziłem, że dzisiaj trzeba zrobić ten pierwszy krok i znowu nagrać coś z kur, ponieważ jakby to powiedzieć, dość często teraz zajmowałem się tam tymi resztą po prostu zwierząt, tutaj może nie, że skończył mi się content, ale po prostu nie lubię nagrywać filmików takich, jakby to powiedzieć, dzień w dzień, które nie niosą ze sobą nic szczególnego. Lubię, po prostu ja nagrywam filmiki, jak coś się dzieje, po prostu takie tematyczne filmiki. Tak więc dzisiaj się trafił taki dzień, ponieważ będziemy między innymi znaczyć kury, młode kury, które były kupione w tym roku na wiosnę, jednodniówki, które już teraz są dosyć bardzo, można powiedzieć, takie wyrośnięte, mają już 6 miesięcy. Tak więc już się po prostu niosą, już zauważyliśmy po prostu, że jest więcej jajek, tak znacząco, tak więc będziemy powoli po prostu jeszcze póki znać te młode kury, chcemy je poznaczyć i później wybić te stare, po prostu wymienić je, ponieważ to zależnie od rasy, ale głównie te kury, które my mamy, czyli Rosa 1, no to tak, to jest, jakby to powiedzieć, 3 lata, ewentualnie 4 lata i niestety kury są do wymiany, ponieważ jeżeli chcemy mieć hodowlę na typowo na jajka, a nie chcemy robić sanatorium dla kur, no to musimy liczyć się z tym, że trzeba te kury po prostu wymieniać. Tak więc tym się właśnie będziemy zajmować. Będziemy właśnie się teraz rozglądam, żeby wam pokazać, ponieważ wcześniej kury były znaczone takimi specjalnymi opaskami dla kur przeznaczonymi. Gdzieś tam na zapleczu, można powiedzieć, jest chyba jedna czy dwie zostawione, tak więc wam pokażę. Ale aktualnie widzę, że ani jedna kura nie ma tej opaski. Tak więc, no, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo się spisują te opaski. Aktualnie nie wiedziałbym nic o tych kurach. W zeszłym roku ktoś polecił mi, żeby jako znacznik po prostu zastosować opaskę zaciskową. I powiem wam, to się chyba jak najbardziej, najlepiej sprawdziło. Ponieważ wszystkie te kury, które są zeszłoroczne, poznać, mają czarne opaski zaciskowe. Na ten rok kupiłem białe, żeby się po prostu odznaczały, tak więc będziemy to po prostu kurom zakładać podwójne, tak w razie W, jakby chciała się odepiąć, ale myślę po prostu, że tutaj nie będzie problemu. Tutaj, jak możecie zauważyć, kury się zaczynają powoli wygrzewać. Dzisiaj dostały część po prostu tej trawy. Będę wam to pokazywać, ale będę to jutro robić, ponieważ muszę sobie dopiero po prostu przygotować. Jutro z rana, znaczy wieczorem, wejdę tutaj po prostu do kurnika i oddzielę te młode, znaczy te nowe, dam do tej drugiej części i będą po prostu na noc oddzielone, że rano, ponieważ mi to tutaj tata otwiera kury i one sobie po prostu, reszta wyjdzie, resztę młode sobie wypuszczę do tej części i tutaj będę po prostu powoli znaczył, żeby żadna kura mi po prostu na dwór nie uciekła bez oznaczenia. Tutaj mamy na przykład młodą kurkę, nie? Młoda kurka, dzień dobry. I tak by to wyglądało, tak więc zaraz się bierzemy, ale mam dla was ciekawe bardzo info, ponieważ
Koniec końców, dość długo czasu zajęło mi męczenie, można powiedzieć. Jeszcze do niczego tutaj nie jestem upewniony, czy to wszystko będzie miało ręce i nogi, ale wam zaraz coś pokażę. Tylko musimy gdzieś zajść. Tutaj kury zostawiamy. O, zaraz wam pokażę, ponieważ tutaj coś, gdy kury traciły, udało mi się nazbierać. Takie były wcześniej te opaski. Specjalnie kupione, to są specjalne opaski dla kur, żeby po prostu zaznaczyć sobie, młode od starych. I co? I ani jedna kura nie ma tej opaski. Wszystkie to straciły, tak więc polecam bardzo serdecznie takie opaski. Możecie sobie je, na ucho chyba po prostu założyć, może dłużej wytrzymią. Tak więc opaski zaciskowe. Tak więc no. A teraz idziemy. To jest też bardzo ważne info, które wam chciałem wcześniej pokazać. Tutaj jest jeszcze troszkę bałagan, ponieważ ostatnio zwoziliśmy słomę. Tak więc jest cała stada pełna. A teraz wchodzimy tutaj, można powiedzieć, pełno kamieni, które posłużą mi tutaj, też między innymi. No i tutaj się zaczyna, patrzcie. Wchodzimy. Jest tu, można powiedzieć, meblarnia. Meble bodzio używane, jeżeli ktoś chce. Tutaj jest właśnie to nasze okno. To jest przy kurach. Otworzymy. O, jest troszkę jaśniej. Tutaj mamy właśnie to okienko, które jest na dworze. No i popatrzcie sobie. Jest dość dużo miejsca niewykorzystanego. Tak więc wpadłem na genialny pomysł, żeby po prostu przenieść tutaj kurnik. Zyskam naprawdę dużo miejsca. Praktycznie kurnik się powiększy wtedy dwukrotnie. Oczywiście na samym początku trzeba wszystko stąd wynieść, zrobić tutaj wielki porządek. To będzie chyba, można powiedzieć, najgorsze z tym, w tym wszystkim. Później domurować tutaj ściankę, żeby oddzielić tą część od tej, od tego przyszłego kurnika, ponieważ ta część nie zostanie mi, to tego na pewno nie wyproszę tutaj, ale nawet chyba bym nie chciał, tak więc to ta część po prostu nam tutaj starczy do wyremontowania. Oczywiście najpierw ta ścianka, później po prostu zajmiemy się resztą. Tutaj trzeba będzie po prostu sufit dorobić, żeby to wszystko ładnie, szczelnie wyglądało. Chyba, nawet zastanawiam się, czy by tego, ale może nie, może jednak zrobimy coś, jeszcze zobaczymy, czy by tego jakoś nie ocieplić, może nie ocieplić, ale zrobić tam jakąś po prostu warstwę ociepleniową, żeby po prostu nie było aż tak zimno w nocy, w zimę, nie w nocy, znaczy w nocy też, ale głównie w zimę. Tak więc jeszcze to zobaczymy, ale głównie chodzi mi tutaj o to, żeby zyskać więcej miejsca, bardziej nowoczesny kurnik zrobić. Ponieważ no w tamtym no nie mam za dużego pola do popisu, a tutaj można byłoby się troszkę popisać, ładne tutaj właśnie zrobić regały na jajka, grzędy, oświetlenie, no i ogólnie żeby było nowocześniej i wygodniej i więcej miejsca dla kur i wszystko, po prostu wszystko. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby udało mi się to wynegocjować, a możliwe, że za jakiś czas będziemy mieli tutaj kurnik, zobaczymy, widzicie to? Na tych pajęczynach pająki już strzelają z łuków. Tutaj nie sprzątał nikt od postawienia tego. Tutaj się tylko dokłada. Ale zrobimy porządek i będzie pięknie. Wracamy do kur. No więc tak, mamy kolejny dzień, a raczej kolejne dwa dni, ponieważ wczoraj nie zdążyłem nagrać tego, czego zamierzałem. I trochę się tu przerzedziło, ponieważ kur już jest dosyć mniej, ponieważ wszystkie młode kury są zamknięte w kurniku, żeby było mi po prostu łatwiej je wychwycić, poznaczyć, ponieważ nie wyobrażam sobie tego, żebym miał teraz jeszcze skóry wyłapywać z wybiegu na dworze. Tak więc zagonimy je teraz wszystkie tutaj do tej drugiej części, żeby mieć po prostu wgląd później. O, a reszta kur siedzi tam na samym końcu. O, widzicie? Tam jest jakieś zgromadzenie. Tak więc niech one sobie tam zostaną w cieniu. A reszta, co tutaj jeszcze została, zaraz przegonimy tam właśnie do drugiego końca, żeby na spokojnie móc sobie tutaj poznaczyć te kury. Już. No i tak, wszystkie niepotrzebne kury, koguty są zagonione właśnie tutaj, zamknięte siatką, tak więc nie będą nam przeszkadzać. Tutaj mamy ten właśnie kawałek wybiegu wolnego, tak więc teraz możemy zająć się naszymi młodymi kurami. Bierzemy potrzebne rzeczy, czyli
opaski zaciskowe białe, winylowe właśnie, te tak zwane trytytki i nożyczki, które nam posłużą na za po prostu odetnięcie niepotrzebnej części. Wchodzimy teraz do kurnika. Tutaj znajdują się wszystkie młode kury, które będziemy chcieli poznaczyć, i kilka, można powiedzieć, starszych kur, które tutaj zostały z powodu tego, że siedziały na gniazdach. No i stwierdziłem, nie będę ich wyganiać, niech sobie na spokojnie zniosą jajko. A teraz już nie są takie spokojne. Zaraz pójdziecie na dwór. Tak więc widzicie, jak to wygląda. Muszę się stąd wynieść. Mam już tutaj jedną dorodną, taką właśnie małą, młodą kurkę, którą właśnie to będzie pierwsza kura, którą zaznaczymy. Jak widzicie, będzie troszkę trudno, gdy będziemy to robić w pojedynkę. Lepiej oczywiście byłoby, gdybyśmy to robili w dwójkę, że jedna osoba trzyma, druga znaczy, ale też można sobie poradzić. Bierzemy taką kurę, albo odwracamy całkowicie na plecy, co będzie troszkę niewygodne, ale na spokojnie dla wszystkich tych osób, które nagle dowiedzą się, że co się z tą kurą zrobi. Nie, ona przez te pół minuty nie będzie miała krzywego kręgosłupa, żeby ktoś zaraz tutaj nie wymyślał mi jakichś spiskowych teorii. Można także ją na przykład obulić na boczek. Zależnie od tego, czy kurka będzie spokojna, jak widać ta jak na razie jest. Tak więc bierzemy, obojętnie na które, ja na przykład będę znaczyć na przykład na prawej. Dla pewności zapinam dwie opaski. Zmniejszamy oczywiście otwór do takiego momentu, żeby kura miała swobodę, żeby nie była też ta opaska zaciśnięta po prostu tak całkowicie. Ponieważ wiadomo, kurka gdy będzie rosła, gdy będzie jeszcze dojrzewała, będą te łapki się robiły troszkę szersze. Ale też, żeby nie było możliwości, że ta opaska po prostu z tej łapki spadnie. I resztę po prostu tej trytytki odcinamy, zostawiając tylko te opaski właśnie na tej łapce. No i w ten sposób mamy oznaczoną kurkę, że jest to na przykład z tego roku. Musimy zapamiętać sobie, że biały kolor jest to 2021, czy sobie go zapiszemy. I pierwsza kurka jest zaznaczona. No i robimy oczywiście dokładnie to samo całą resztą kur, które przypadają nam na ten rok. Jak widzicie, całe, po prostu te opaski są bezinwazyjne, nie robimy krzywdy kurom, tyle że muszą po prostu na chwilkę, można powiedzieć, na chwilkę sobie muszą odpocząć w takiej pozycji, ale nic im się nie stanie i kolejna kurka jest gotowa. Wpuszczamy, jak widzicie, kurce się nawet podoba. No, wstajemy i kolejna kurka zaznaczona. Zobaczcie, jaka szczęśliwa. Nie? Kurczak. No i tak, jak tu można zobaczyć, większość kur tutaj aktualnie to są młode kury właśnie. Wszystkie zostały oznakowane, młode. Tak jak możecie tutaj zauważyć, kogut mi akurat przeszkadza, ale mniej więcej o. Ta kurka miała białe, tamta, ta. Więc teraz w łatwy sposób będziemy mogli rozróżnić, która jest młoda, która jest stara. I zaraz przyniesiemy także jeszcze kurom zielonki, ponieważ jak widzicie tutaj na wybiegu nic nie ma. Kury chowają się po kątach, gdzie jest trochę cienia, ponieważ jest dzisiaj dosyć słonecznie i ciepło. A tutaj mamy gościa. Gość specjalny. Reksio. Nie? Pilnujesz? Żeby żadna nie uciekła, nie? Gdzieby żadna nie uciekła, no. O, kot też jest. Chodź, Reksio. Reksio. Chodź. Chodź. Tu. Chodź. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Reksio. O, mamy zespół. No i tak, wszystkie kury poznaczone, te młode, 38 sztuk, dwie sztuki gdzieś się musiały po prostu w praniu stracić. Wiem, że tam jak były przyniesione, jak jeszcze były dosyć takie, można powiedzieć, nie takie duże jak są teraz, to coś tam chyba właśnie padło, dwie i nie wiem, czy które ze starszych, bo wiem, że tam było w przeciągu 3 dni chyba 3 kury padły, ale teraz już jest wszystko stabilnie. Tak więc, bo właśnie było kupionych 40 sztuk.
Jak widzicie, kury dostały tutaj właśnie dzisiejszą dawkę, można powiedzieć, porcję zieleniny, ponieważ na wybiegu nie ma. Musimy właśnie przynosić. Czasami jest tutaj trawa po prostu z koczenia trawników, no ale w związku z tym, że dzisiaj na razie jutro nie planuję, no to została taka przyniesiona. Kuraki się jeszcze wygrzewają, dzisiejsza pogoda na to pozwala, ponieważ jest dosyć cieplutko. I to w tym filmiku by było wszystko. Myślę, że będzie więcej filmików z kur, jak zacznie się tutaj coś dziać, jak będzie po prostu coś zrobione z wybiegiem, albo z tym kurnikiem zacznie się po prostu coś tam dziać. Będziemy rozpoczynać przebudowę, żeby przeprowadzić kury. Zobaczymy. Oczywiście będziecie wszystko informowani na bieżąco. Tak więc w tym filmiku to by było na tyle. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Myślę, że się podobało. Oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego... Oczywiście zapraszam do skontaktowania się ze mną, jeżeli jest taka potrzeba. Tak więc do zobaczenia. Cześć.